W sobotę 1 września na Placu Staffa odbył się Festiwal Kolorów i Smaków. Wydarzenie odbyło się pod patronatem prezydenta Skarżyska Konrada Kroniga. Festiwal Smaków i Kolorów to impreza towarzysząca trzeciemu międzynarodowemu forum inwestycyjnemu. Najlepsze potrawy z regionu, wystawy rękodzieła połączone z grami i zabawami gwarantowały świetną zabawę. Festiwal Kolorów to coraz bardziej popularna zabawa polegająca na wyrzucaniu w górę przez tysiące ludzi różnokolorowych proszków. Rytuał ten ma na celu przynieść szczęście, zdrowie i powodzenie. Na Placu Stawa Zebrało się mnóstwo skarżyszczan. Plac zamienił się w wielki kolorowy świat. Dzieci, młodzież, dorośli obsypywali się kolorami holi, doskonale się przy tym bawiąc. Sądząc, po frekwencji udanej zabawie, wiele wskazuje na to, że wydarzenie na stałe wpisze się do kalendarza imprez w Skarżysku.